Za chwileczkę zaprezentuje nam recital piosenki francuskiej pani Jadwiga Kowalska, pseudonim artystyczny Weronika Ferreza. Jest to skrzypaczka, wokalistka, a jej całe życie związane jest z muzyką, ponieważ zajmuje się nią zawodowo, ale również jest to hobby i pasja pani Weroniki. Pracowała jako muzyk orkiestry w Państwowej Filharmonii w Koszalinie, Teatrze Muzycznym w Gdyni, Płockiej Orkiestrze Kameralnej, była solistką zespołu Wojsk Ochrony Pogranicza Kraju Granica oraz w zespole Wojsk Ochrony Powietrznej Kraju Radar. Proszę Państwa, przede wszystkim śpiewa piosenki Edith Piaf i Charles Aznavoura. Taki koncert jest wzbogacony oprócz wykonań piosenek również grą na skrzypcach, przepięknych grą na skrzypcach pani Weroniki Ferrezy, która notabene była nauczycielką muzyki, gry na instrumentach skrzypce, gitara i fortepian. Proszę Państwa, bo trzeba wiedzieć, kto przed nami występuje i jakich wybitnych artystów tutaj na scenie gościmy. Czy pani Weronika jest gotowa? Proszę Państwa, przed nami wybitna skrzypaczka, artystka, propagatorka twórczości Edith Piaf i Charlesa Aznavoura, Weronika Ferreza. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przywitałam Państwa utworem instrumentalnym z repertuaru Edith Piaf, Walcem nad dachami Paryża. Jak Państwo widzicie, zagrałam go na skrzypcach, a teraz będę tylko już śpiewać cały czas. I następna piosenka to będzie Milord. To właśnie pan Milord, mój Boże, taki gość, skąd pan się tutaj wziął? Czy zgubił pan tu coś? Cóż, proszę, siądźcie bądź, niech pan rozgości się, może pan buty zdjąć. To nie przeraża mnie, pan pyta, skąd go znam? Po prostu znam już, choć pan to wielki pan, a ja z ulicy Milordzie, marnie coś wygląda ci pan. Ech, wczoraj nie ten sam, zupełnie inny ktoś. Widziałam, jak pan szedł, dystyngowany krok, tak pewny, dumny wzrok i jakże gładszy gest. A razem z panem szła pod rękę właśnie ona, kochanka narzeczona, mój Boże, piękna, tak. To właśnie pan Milord, mój Boże, taki gość, skąd pan się tutaj wziął? Czy zgubił pan tu coś? Cóż, proszę, siądźcie bądź, niech pan rozgości się, może pan buty zdjąć. To nie przeraża mnie, pan pyta, skąd go znam? Po prostu znam i już, choć pan to wielki pan, a ja z ulicy Kurz. Więc panu czegoś brak, coś jednak jest nie tak, a jakaś struna cienka zaczęła właśnie pękać. Fałszywie teraz gra, a wiatr co w plecy wiał.
kapryśny szkwar ku obcym portom gna. Już wie pan, tak jak ja, że miłość wychuchana, ta wiecznie rozpieszczana, nie zawsze czysto gra. To właśnie pan, milord, chcą za gość, no no, po coś pan lazł w ten port, ech, po co panu to, lecz skoro pan tu wpadł, to szczęścia miał pan moc, że na mnie akurat natrafił pan w tę noc. Ja takich tu jak pan bawiłam nieraz i wspaniale będzie nam. Milordzie, skąd te łzy? No cóż tu, milordzie, nie wolno płakać, trzeba się śmiać, trzeba się śmiać, śpiewać. No, niech pan ze mną zaśpiewa, milordzie. La, 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 la. Brawo, milordzie, niech pan ze mną zatańczy. La, 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 la. La 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 la. Tak, trzymać. La 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 la. I jeszcze, i jeszcze. La 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 la. Z repertuaru Edith Piaf, Lawien Ros, czyli Świat na różowo, świat w kolorach, do czego tekst napisała do tej piosenki sama Edith Piaf, ponieważ pisała bardzo wiele tekstów do swoich piosenek, a w swoim repertuarze miała około 300 piosenek i każda była przebojem, a więc Lawien Ros. Myślałam, spotkałam go, że miłość od podszewki zna, a dziś powiedzieć mogę wam, zwyczajnie głupia byłam, bo kiedy on jest blisko mnie, świat jakby zmieniał się, świat mieni się w kolorach. Wtedy wiem, że mogłabym dla niego być i z nim od rana do wieczora. Życie pójdę, bo gdy on mnie tuli, to świat mieni się w kolorach. Już nie wiem tego, gdzie jawa, gdzie sen, lecz z każdym dniem pragnę być bliżej niego. Wiem, że kocham jak w dym, iść za nim mogłabym, by być zawsze z nim. Proszę państwa, dlaczego taki repertuar śpiewam? Śpiewam go od około gdzieś 4 lat, ponieważ jest bliski mojemu sercu. Zawsze mi się to bardzo podobało, zawsze pragnęłam zrobić taki właśnie program i od około 4 lat jeżdżę po Polsce z koncertami piosenek Edith Piaf i Charlesa Aznavoura, a więc piosenki mówiące przede wszystkim o miłości, o śmierci, o zdradzie, o nienawiści, o samotności. Prawda, jak my wszyscy mamy takie sprawy w codziennym życiu, czyli sprawy bliskie każdemu człowiekowi i piosenki trafiają do najgłębszych strun duszy każdego człowieka. Taki to jest repertuar, więc teksty były bardzo piękne na owe czasy, zresztą na dzisiejsze też, może trochę mniej modne, ale też bardzo piękne teksty, a same aranżacje były również bardzo, bardzo bogate. Ludziom się bardzo podobały wtedy, w ówczesnych czasach, kiedy Piaf była popularna, grały całe orkiestry.
piosenka ostatnia. Dziękuję. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Avec mes souvenirs, j'y allume les feux, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec les tremolos, balayer pour toujours, je repars ainsi vous. Rien, il est bien qu'on m'a fait, il est mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien, rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes choix. Aujourd'hui, ça commence avec toi. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Następne punkty programu. Przepięknie, pani Weronika Fereza, pseudonim artystyczny. Pięknie, cudownie i proszę Państwa, Edith Piaf swoim życiem dała przykład, że nie zawsze bywa ono proste.